Teraz pokażę Państwu, jak można rozpatrywać pewne podzbiory iloczynu kartezjańskiego i te podzbiory to będą relacje, czyli będziemy chcieli wprowadzić pewne relacje między elementami. Gdy mówimy o iloczynie kartezjańskim zbiorów, no to powiedzmy teraz o, o tym, czym są relacje. Więc e, relacją RO w iloczynie kartezjańskim zbiorów A i B nazwiemy pewien podzbiór tego iloczynu. To znaczy, byśmy napisali, że RO zawiera się w iloczynie kartezjańskim A razy B. E, mówimy, że element A jest w relacji RO z elementem B, gdzie no, element A należy do zbioru A, a element B zbioru b e, należy do zbioru B. No, gdy para uporządkowana AB należy do, do tego po RO, ale my będziemy, albo często się to zapisuje to w ten sposób, że to jest A, ro b, tak? Element a jest w relacji ro z elementem b. Przykład. Niech a to będzie zbiór wszystkich studentów Wojskowej Akademii e, Technicznej, a b zbiór wszystkich wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. No, z instytutami też, jeżeli są e, oddzielnymi jednostkami. E, I teraz w iloczynie kartezjańskim a razy b określmy następującą relację w taki sposób, że student A jest w relacji RO z wydziałem B, no gdy jest studentem tego wydziału, tak? Czyli mamy, zobaczcie, drodzy Państwo, pewną relację, tak? Przyporządkowujemy jakby studenta do wydziału. No, oczywiście może można studiować między wydziałami, więc student może być w relacji z różnymi wydziałami. Moglibyśmy też tu wprowadzić taki warunek, że jest lub był Kiedyś rok wcześniej w, na tym wydziale, no więc to mogliśmy to troszeczkę zmodyfikować, tak, ale mamy iloczyn kartezjański, czyli zbiór takich par uporządkowanych student-wydział. No i oczywiście w tym iloczynie kartezjańskim, no, dowolny student. Może być jako poprzednik z dowolnym wydziałem, jako następnikiem, tak? Mamy wszystkie możliwe pary uporządkowane. No i wybieramy sobie tylko taki podzbiór, no, który jakby, no, jest dla nas najbardziej właściwy. No, czyli tylko ten podzbiór, czyli taką relację, no, że student studiuje na danym wydziale. Uwaga! Jeśli zbiór B jest równy zbiorowi A, no to mówimy krótko, że relacja A jest, yy, przepraszam, że relacja jest określona na zbiorze A, czyli że relacja R jest określona na zbiorze A. Nie mówimy, że jest określona na iloczynie kartezjańskim A razy A, tylko po prostu jest określona na zbiorze A. I teraz yy, omówmy yy, pewne własności yy, relacji. Yy, o relacji ro określonej na zbiorze A powiemy, że jest. Zwrotna, no gdy dla każdego e, elementu e, zbioru A ten element A jest w relacji sam ze sobą, tak? czyli A, e, ro A. Po drugie, symetryczna, gdy dla dowolnych dwóch elementów A i B należących do zbioru A, e, jeśli A jest w relacji e, ro z elementem B, no to z tego wynika, że B jest w relacji z elementem zbioru A. Może tu jakieś takie też przykłady byśmy sobie podali, no to na przykład na zbiorze studentów wprowadzamy taką relację polegającą na tym, że dwóch studentów jest ze sobą w relacji, no gdy studiują na tym samym wydziale. No to zobaczcie, drodzy Państwo, no taka relacja jest zwrotna, no bo student jest w relacji sam ze sobą, bo studiuje na tym samym wydziale, co, na którym sam studiuje. Jakbykolwiek to źle nie brzmiało, no to to miałoby sens. No i teraz symetrycznie, no jeżeli student A jest na tym samym wydziale, co student B, no to student B jest na tym samym wydziale, co student A, czyli taka relacja też byłaby symetryczna. Ok, przechodnia. Gdy dla dowolnych trzech elementów A, B, C zbioru A, a jest w relacji roz z elementem B i element B jest w relacji roz z elementem C, no, gdy z tego wynika, że element A jest w relacji roz z elementem C. No to znów ten przykład o studentach tutaj, zobaczcie, drodzy Państwo, pasuje, taka relacja byłaby przechodnia. Tak? No ale to może jakiś inny przykład, jakbyśmy chcieli relację na przykład mniejszości na zbiorze liczb rzeczywistych, tak A jest mniejsze niż B i B jest mniejsze niż C, no to z tego wynika, że A jest mniejsze niż C, tak? Taka relacja też jest, też jest przechodnia. Antysymetryczna, e, czyli coś, co jakby było przeciwne do, do punktu drugiego. Zobaczmy, e, dla każdego A i B należącego do zbioru A, jeśli A jest w relacji roz z elementem B i B jest w relacji roz z elementem A, no to z tego ma wynikać, że A jest równy B, tak? Czyli yy, yy, na tym polega antysymetryczność relacji. No i jeszcze może być spójna, no, gdy mm, dla każdego A yy, i B należącego do zbioru A, no zachodzi albo, że A jest w relacji z B, albo, że B jest w relacji roz A, no albo te elementy są sobie równe, tak? Mamy trzy takie, trzy takie możliwości. I to są podstawowe własności relacji, no i za pomocą tych własności możemy pewne takie e, ogólniejsze relacje wprowadzić, na przykład relacją równoważności na zbiorze, powiemy, że relacja jest relacją równoważności, gdy spełnia trzy pierwsze warunki, jest zwrotna, symetryczna i przechodnia. Przykład. W zbiorze studentów pierwszego roku w Wojskowej Akademii Technicznej wprowadzamy relacje. Dwoje studentów jest ze sobą w relacji, gdy są w tej samej grupie ćwiczeniowej na jednym wydziale. No właśnie, no to nawet jeszcze, yy, jeszcze inna relacja. tak? Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, student jest sam ze sobą w relacji, no bo jest w tej grupie, no, do której należy. Dwoje studentów... Yy, znaczy, jeżeli student A jest w tej samej grupie, co student B, no to student B jest w tej samej grupie, co student A. Tam wykluczamy jakąś tutaj możliwość e, studiowania e, e, międzywydziałowego też, ale e, zobaczcie, drodzy Państwo, też przechodnia. Jeżeli student A jest w grupie ze studentem B i student B jest w grupie ze studentem A, e, wróć, w, i student B jest w grupie ze studentem C, no to z tego wynika, że student A jest w grupie ze studentem C. To, to, jest, to jest relacja równoważności. No mówię, tu musielibyśmy wykluczyć taką sytuację, że jeden student jest w dwóch różnych grupach, no bo wtedy byśmy niekoniecznie mieli ten warunek przechodniości zachowany. Inną relacją, którą możemy zbudować za pomocą podanych wcześniej własności, jest relacja liniowego porządku. Relację RO na niepustym zbiorze A nazywamy relacją liniowego porządku, gdy jest zwrotna, antysymetryczna, przechodnia i spójna. Na ogół relację liniowego porządku oznaczamy no, symbolem mniejsze, równe, albo po prostu za pomocą jakiejś, e, jakiegoś takiego symbolu przypominającego nierówność. Parę zbiór A z tą relacją Rho, czyli z relacją liniowego porządku, nazywamy zbiorem liniowo-uporządkowanym. Uwaga! W zbiorze liniowo-uporządkowanym możemy porównywać elementy, tak? Czyli dwa dowolne elementy możemy ze sobą porównywać. Zbiór liczb, na przykład zbiór liczb całkowitych jest liniowo uporządkowany. Tak? Jak mamy e, liczby całkowite, no to wiemy, która jest mniejsza, która jest większa, czy ewentualnie są sobie równe. tak? I każde dwie liczby całkowite możemy ze sobą porównać. E, I też zobaczcie, drodzy państwo, że e, jest przechodność. Jeżeli liczba a jest mniejsza od liczby b i liczba b jest mniejsza od liczby c, no to liczba a jest mniejsza od liczby c. tak? Mm, czy tam mniejsza bądź równa, tak byśmy powiedzieli. Ale oczywiście tutaj zbiór liczb całkowitych może być zastąpiony zbiorem liczb rzeczywistych czy jakimkolwiek innym zbiorem, podzbiorem zbioru rzeczywistych rzeczywistych, tak? zbiór liczb naturalnych czy zbiór liczb wymiernych. Moglibyśmy też się zastanowić nad takim przykładem. Na przykład weźmy zbiór słów w słowniku. Więc słowa w słowniku, czy hasła w encyklopedii, ale powiedzmy słowa w słowniku, też występują w pewnym porządku alfabetycznym. No i też moglibyśmy, może już nie za pomocą tego symbolu nierówności, ale zostając przy tej literce ro, powiedzieć, że słowo a jest w relacji ro z, ze słowem b, no jeśli występuje w słowniku przed słowem b. tak? No i znowu, jeżeli słowo a występuje przed słowem b. A słowo B występuje przed słowem C, czyli jest w relacji Ro ze słowem C, no to z tego wynika, no, że słowo A też jest w relacji e, ze, Ro ze, ze słowem C. No i mamy, zobaczcie, drodzy Państwo, no teraz ta spójność na przykład, nie? No, że, że e, każde dwa słowa możemy ze sobą porównać, albo A jest przed B, albo B jest przed A, no albo po prostu to jest A i B to jest to samo słowo. Więc Eee, więc, no pytanie teraz tylko czy, ja, czy tak jak powiedziałem ta relacja byłaby zwrotna, tak czyli słowo A jest przed e, e, słowem A no więc tu chyba by należało to uzupełnić o, o, o coś takiego, że no jest nie, jest nie później niż słowo słowo B tak, czyli jest, no albo na tym samym miejscu to słowo A B, tak? czyli to RO musiałby oznaczać coś takiego, że A jest albo przed słowem B, albo jest na tym samym miejscu przed słowem B. Tak? Żeby była zwrotna, żeby się dało napisać, że A jest w relacji RO z A. Inaczej, inaczej no, tutaj byśmy nie mieli tej, nie mieli tej e, zwrotności. Na koniec naszego wykładu o zbiorach powiedzmy, co to znaczy, że zbiór jest ograniczony. Niech dane będą dwa zbiory, A i B, takie, że zbiór A jest pod zbiorem zbioru B. O zbiorze A powiemy, albo ten zbiór A nazwiemy, po pierwsze, ograniczonym z góry, jeśli istnieje taki element zbioru B, małe b, tak, taki, że dla każdego A należącego do A, A jest mniejsze bądź równe niż B. No, czyli zobaczcie, drodzy Państwo, muszę mieć tą relację e, na przykład liniowego porządku, tak? Żeby móc porównać elementy zbioru B, no, zbiór A jest pod zbiorem zbioru B, więc elementy zbioru B, żeby móc porównać, więc A ma być mniejsze bądź równe w jakiejś takiej relacji liniowego porządku z elementem B. E, o zbiorze A powiemy, że jest ograniczony z dołu, jeśli znowu istnieje tym razem inny element B z zbioru B, taki, że dla każdego A B jest mniejszy bądź równy niż A. No i po trzecie, zbiór a jest nazywany ograniczonym, gdy jest ograniczony i z góry, i z dołu. Czyli tu byśmy powiedzieli, że istnieje B1 i B2 tak, należące do zbioru B. No tak, że B1 jest mniejsze bądź równe niż A, a to jest mniejsze bądź równe niż B2. Tak, dla każdego A należącego do A ma zachodzić coś takiego. No to, to B1 byśmy nazwali ograniczeniem dolnym. A, B2 nazwalibyśmy ograniczeniem górnym. tak? Tutaj też, tutaj ten, ta liczba, przepraszam, ten, ten element B, może tak należałoby powiedzieć, jest ograniczeniem górnym zbioru A, a tu z kolei ten element B w definicji jest ograniczeniem dolnym zbioru A. Wprowadźmy też pojęcie kresów zbioru. Kres górny, czyli kresem górnym, supremum, które oznaczamy sub A zbioru A nazywamy najmniejsze z ograniczeń górnych tak? czyli możemy znaleźć dużo liczb przepraszam możemy znaleźć dużo elementów będących ograniczeniami górnymi zbioru A i wybieramy w sensie tego porządku zdefiniowanego e, najmniejsze możliwe najmniejsze takie możliwe e, ograniczenie górne to jest supremum, czyli kres górny zbioru A analogicznie kresem dolnym infimum oznaczane inf A zbioru A Nazywamy największe z ograniczeń dolnych. Tak? Czyli ze wszystkich ograniczeń dolnych wybieramy to, które jest największe. Może spójrzmy na jakiś przykład. Weźmy sobie przedział A. Yy, przedział zdefiniowany w ten sposób, że to jest otw otwarty z lewej strony od zera do domknięty w jedynce. No oczywiście tutaj tym naszym zbiorem B, no, czyli byśmy chcieli powiedzieć przestrzenią, jest zbiór rzeczywistych, tak? więc szukamy ograniczeń. W zbiorze liczb rzeczywistych. I wyznaczmy kresy tego zbioru. No więc, no zobaczcie, drodzy Państwo, no oczywiście ja mogę powiedzieć, że zbiór, ten odcinek jest ograniczony, no bo na przykład no dla każdego a należącego do a, no nie wiem, minus 3 jest mniejsze bądź równe niż a, tak? No i z kolei dla każdego też a należącego do a, a jest mniejsze bądź równe niż 100. No więc oczywiście. Wszystkie elementy, wszystkie liczby z przedziału otwartego od 0 do zamkniętego w jedynce, czyli od 0 do 1, są większe bądź równe od liczby minus 3 i mniejsze bądź równe od, od liczby 100, czyli minus 3 i 100 to byłyby takie odpowiednio ograniczenia dolne i górne. No ale my chcemy wybrać teraz najlepsze możliwe. No więc jasne jest, że infimum zbioru A, no to musi być 0, tak no bo wszystkie elementy są mniejsze bądź równe niż 0, no a supremum zbioru A musi być 1, tak? No bo wszystkie elementy są mniejsze bądź równe niż 1. Tak więc to byłoby najlepsze ograniczenie, e, przepraszam, największe ograniczenie dolne, a to byłoby najmniejsze ograniczenie górne. Na tym zakończyliśmy część dotyczącą zbiorów. Podaliśmy aksjomaty teorii zbiorów, Pokazaliśmy podstawowe własności działań na zbiorach. Omówiliśmy pojęcie iloczynu kartezjańskiego zbiorów. Wprowadziliśmy pojęcie relacji między elementami jednego lub dwóch zbiorów. Powiedzieliśmy czym jest relacja równoważności i relacja porządku, a także powiedzieliśmy czym jest zbiór ograniczony i co to są kresy zbioru.